Brak ci dowodów, żeby uwięzić ojca. Co myślisz? Chciałeś doprowadzić między nami do bójki? Chciałem dowieść, że jesteś taki sam jak ojciec. O nie, dopadnę Korachę. Chce się ojciec bić? Jesteś Costa, przyznaj to wobec ludzi. Odszczekasz te słowa. Co się dzieje? Co ojciec tu robi? Ja go zaprosiłem? Nie możesz go widywać. Zapomniałaś o wyroku? Przepraszam, Melisso. Jak długo jeszcze mam to tolerować? Nie wolno tu ojcu przychodzić. Milcz. Nie pozwolę, żeby was ekskomunikowano z powodu tego człowieka. Proszę opuścić mój dom, ojcze. Przepraszam. To niesprawiedliwe. Został sprowokowany. Jeśli jeszcze raz zobaczę cię z nimi, zawiadomię sąd biskupi. Rób co chcesz. I tak nie przestanę się z nim widywać. Czyżby? Przekonamy się. Chodźmy. Isabel? Dobry wieczór. Co ty tu robisz? Przyszedłem po twego syna. Wolę dać się zabić, niż powiedzieć ci, gdzie on jest. Nie dramatyzuj. Nie trzeba cię będzie zabijać. Sam po ciebie przyjdzie. Masz łączność z radiem? Tak. Połącz mnie. Dobry wieczór. Mówi Manuel Costa za Cruz. Słucham, panie starosto. Musisz ogłosić pilną wiadomość. To prawdziwe nieszczęście. Notuję. Porwano panią Amandę Jauregui. Panią Jauregui? Co za okropność. Dalej. I jeszcze raz. Wstać. Wyłączyć to. Ktokolwiek może udzielić w tej sprawie informacji, proszony jest o kontakt z najbliższymi władzami. Przyjąłem. To wszystko. Dobranoc. Teraz poczekamy na Korachę, który przyjdzie uwolnić mamusię. Czemu myślisz, że on usłyszy komunikat? Jeśli nie ściągnie go do ciebie radio, to uczyni to Bóg, ale jestem pewien, że Korachę przyjdzie cię uwolnić. Idziemy? Co ze mną zrobisz? Zabiorę cię w miejsce bardziej tajemnicze niż ten dom. Chodź. Mogę wziąć płaszcz? Naturalnie.
Noro, co się stało? Dostała elektrowstrząs. O Boże, córeczko, to pana wina. Mirka, zabierz ją do sali ósmej. Dobrze wypadłem? Bardzo dobrze. Nie odsuniesz mnie od niego, mamo. To księdza ekskomunikują, nie moje córki. Puść słuchawkę. Połącz mnie z kurią w Pozo de las Almas. Nie rób mu tego, mamo. Dość już. Jesteś wstrętna po tym wszystkim, co zrobił dla Cruz. Nie wtrącaj się. Mercedes, ¿qué pasa con la comunicación? Estoy en eso, señora. Łączę. Hola. Hacete pasar por ahí en el estado. Co? Kto mówi? A kto ma mówić? Nie wiem, co on zmalował tym razem, ale Elisa wpadła w furię. Chcę rozmawiać z kurią. Nie dobijaj mnie. Halo? Kuria? Tak, dobry wieczór. Kto mówi? Elisa Gerico de la Cruz. Z kim mam przyjemność? Prałat Irasabal. Bardzo mi miło. Przepraszam, że niepokoję o takiej porze, ale sprawa jest bardzo ważna. Słucham panią. Chodzi o ojca Juana. Jest prałat poinformowany o tym, że był sądzony? Tak. Co się stało? Ojciec nie przestrzega zakazu widywania mych córek, jaki wydała mu kuria. Nadal je prześladuje. To straszne, ale przecież wszystko było dobrze. W czasie epidemii zachowywał się wzorcowo. Tak, ale jedno nie wyklucza drugiego. Ponadto w moim własnym domu uderzył syna starosty. A, nie go. To znaczy okropność. Jak to możliwe? Nie do wiary. Proszę zareagować i ukarać go przykładnie. Może być pani o to spokojna. Przekażę to biskupowi. Będę wdzięczna. Przepraszam za kłopot. Dobranoc. Dobranoc, pani. Co ty do diabła zrobiłeś? To była Elisa. Żywcem chcecie pogrzebać. Elisa. Czemu z nią tak rozmawiałeś? Musiałem udawać prałata Irasabala. Mam nadzieję, że tego nie sprawdzi. Gdyby Mecia nie przełączyła rozmowy, a ta wiedźma odbyła tę rozmowę z kurią, czekałby cię stos. Mnie tak. Mnie stos tak. Niech spalą Orasja. Zobacz, co mi zrobił. Masz w głowie sieczkę? A co mam robić? Musisz bić Orasja? To on mnie uderzył, to on się na mnie rzucił. Jakim prawem siedzi i je kolację przy świecach z Klarą? Zobacz, jak mnie urządził. Wiedziałem, że nie chodzi o zasady. Przydałoby ci się ustawić klepki w głowie. Możesz zrobić mi tę uprzejmość i nie prawić mi kazań? Zobacz, w jakim jestem stanie. Przyniosę luk. Może ci ulży. I uspokój się. Powinnam zostać aktorką. Wariatka nieźle mi wychodzi. Udawaj, bo idzie. Norita, moje kochanie. Co oni ci zrobili? Słyszysz mnie? Tatusiu. Co oni ci zrobili, córeczko? To sprawa Kosty. Zabrali ją do szpitala psychiatrycznego w Pozo de las Almas. Chciałem im przeszkodzić, ale nie udało mi się. Zapłacą mi za to łotry, przysięgam. Zaraz przyjdę. Co się stało, doktorze? Daj jej słaby środek pobudzający. Dokąd pan idzie? Zostań z nią i mów do niej, żeby nie zasnęła. Kretyn. Za kogo się uważa, żeby mi mówić, co mam robić?
Jak możesz tak nagle rzucać się do bicia? Wszystko ma swoje granice. Co miałem zrobić? Pozwolić mu na wszystko? Przesadził. Musi mnie szanować. Jestem twoim narzeczonym i starostą. Przed kilkoma godzinami pani Amanda Pastorino de Jauregui z pobliskiego La Cruz została porwana, wychodząc z domu. Coraje! Coraje! Co? Porwano Amandę. Niemożliwe. Przed chwilą słyszałem w radiu. Niemożliwe. Słyszałem dopiero na... Nie mów, że to ty. Co ty mówisz? Amanda jest po mojej stronie. Ale ty nienawidzisz Coraje i chcesz go schwytać, zwłaszcza teraz, kiedy zostałeś starostą. Ja nie jestem gotów na wszystko tak, jak mój ojciec. Zrozum to nareszcie. Najwyraźniej Coraje bardzo cię obchodzi. Horacio. To Horacio Costa chce dopaść mnie. Zabiję go. Stój! Dokąd to? Zabiję go. Nie zabijesz. Chodzi mu o mnie, róż głową. Nie masz pewności, że to nie ojciec. Mam. Obaj mają ten sam nauk. Polowanie na Coraje. Pomyśl i schłódź swoje emocje. Naradzimy się, co robić. Nie popełniaj błędów. Gdzie ojciec? Gdzie? Co ci jest? Gdzie on jest? Obaj to uknuliście. O czym Dolicha mówisz? O Norze. Chciała mnie przecież zabić, nie pamiętasz już? Twój ojciec zrobił z niej wariatkę. O czym mówisz? Wysłał ją do psychiatryka w Pozo de las Almas, gdzie potraktowali ją elektrowstrząsami i zrujnowali. Nie może nawet mówić. La destrozaron, no puede ni hablar siquiera, pobrecita. Pero me la... Zapłacicie mi za to. Ty, twój ojciec, każdy. Zapłacicie mi za to, jak ten Froilán Severino Ponce. Co chcesz osiągnąć? Coraje nie przyjdzie, nawet nie wie, gdzie jesteśmy. Nieważne. Bóg nim pokieruje. Takie jest jego przeznaczenie. Po to go urodziłaś. A kiedy już się zjawi, to co? Pozdrowisz go? I wytłumaczysz mu, że narodził się, by królować w nowym świecie? Na własną krew przysięgałeś, że go nie tkniesz. Przysiągłem przez omyłkę. Oj, no... To było szaleństwo i głupota. Kimże ja jestem, żeby zmieniać pismo? Nikim. A muchy? Przypomnij sobie muchy i to, że odeszły, kiedy ty składałeś podpis. Powiedziałeś, że to znak. Pamiętasz? Oczywiście, że był to znak, ale zrozumiałem go opatrznie. Pielgrzym prosi mnie o cierpliwość. Jego poświęcenie musi być godne króla. Jesteś szalony. Pomyśl, to musi być boskie poświęcenie, bo jego śmierć da początek nowym czasom. Złotemu wiekowi. Co tam masz? Doskonale to znasz. Cała ludzkość to zna. To symbol tego, który królował będzie w światłości. Cedr libański.
Na własne oczy zobaczysz, jak twój syn umiera i rodzi się nowy świat. Temprano. Tak wcześnie wstałeś? Gdzie jest Amanda? Posada starosty spędza ci sen z powiek? Tak ci pilno zasiąść na moim stołku? Nie zmieniaj tematu. Gdzie jest Amanda? Przypuszczam, że we własnym domu. Czemu pytasz? Niepotrzebnie robisz mi scenę. Ty ją porwałeś. Strasznie, ta kawa wodnista. Trzeba to powiedzieć Hildzie. Porwałeś ją? Co robisz? Po co miałbym ją porywać? Żeby schwytać korachę. Służy ci za przynętę. Bardzo dobrze. Zapytam cię wprost. Jesteś ze mną i też chcesz schwytać korachę? Czy nie? Gdzie ją trzymasz? W majątku Sejny. Czy ty oszalałeś, tato? Doniesiesz na mnie? Proszę bardzo. Wpakuj ojca do więzienia, a ten typ niech chodzi na wolności i tarza się z twoją narzeczoną. Ja na twoim miejscu postępowałbym tak samo. Dbałbym o to, żeby nikt nie śmiał tknąć mojej kobiety. Pomożesz mi? Nie. Nie skorzystasz z okazji, żeby schwytać korachę? Bo on bardzo łatwo dowie się, gdzie jest Amanda. Musisz to tylko wyznać Klarze. Pomyśl. Gdzie jesteś? Znajdę cię, łobudzie. Nie wydzieraj się, zdrajcy. Taka jest twoja zemsta? Porywasz Amandę i każesz zrobić z nory wariatkę? Zabiję cię, zabiję. Co jej się stało? Twój ojciec umieścił ją w psychiatryku, gdzie dali jej taką dawkę elektrowstrząsów, że przepalili jej neurony. To ty przepaliłeś sobie neurony przez swoje pieprzone życie. Nie kłam. Portale wszystko widział. Jesteś ścierwem. Dość już. Do cholery. Nie marnuj mojego czasu. Bo dziś jest najważniejszy dzień w moim życiu. I w życiu ludzkości. Zabiję cię, Manuel. Zabiję. Przestań. Idź do nory, a ja zajmę się nim. Ja tego tak nie zostawię, Orazio. Niech go szlak trafi. Coś wiadomo o Amandzie? Nie. Jak to możliwe, że wciąż jest cisza? Jeśli porwano ją, by złapać korachę, on musi się dowiedzieć. A korachę może dowiedzieć się tylko dzięki monecie Klary. Sprawdziłem, nie ma żadnej monety. Zatem Costo niczym nie wie. Najwyraźniej porwano ją, bo jest bogata. Zwykła i banalna historia. Nie chodzi im o korachę. Trzeba czekać. Trzeba wybadać sprawę. Powoli, Tarzan. Zejdź z drzewa. Jeśli moneta nie przyjdzie do niego, on pójdzie do niej. Pomyśl, jeśli Costa coś wie, wie i ona. Muszę ją odwiedzić. Czy nie zabroniono ci wchodzić do hotelu? Raz uratowałam ci tyłek, przełączając rozmowę. Przepraszam, przysyła mnie Anna, żeby dowiedzieć się, czy coś się dzieje w kurii. Tak, podniesiono mi pensję. Powiedz więc Ani, żeby przestała rozpowiadać wokół o moich cudach i że jeśli chce mi pomóc, niech milczy. Dobrze, ojcze. Przepraszam. Stawiam, że za godzinę będziesz miał zmotoryzowaną tutaj. Już nie jest zmotoryzowana. Z
skoro nie idziesz do hotelu, podgrzeję wodę, bo mate jest lodowata. Ksiądz nie może iść do hotelu. W takim razie powiedz Korache, żeby w drodze powrotnej kupił herbatniczki. Zabrakło. Mamo! Madre! Mamy nie ma. To logiczne, skoro ją porwano, wiem. Nie widziałeś, że słyszałem komunikat w pociągu? Chcę tylko powiedzieć, że jeśli mama nie wróci, coś jej się stanie, ja umrę. Nie masz się, ma syna, mnie. Ukrywasz przede mną to, że mama umarła? Nie. Chcesz mi to właśnie powiedzieć. Jeśli mama umarła, ja też umrę, bo powiedziała, że będzie ze mną do końca moich dni. Nie zachowuj się tak, Pipo. Znajdziemy ją. Wczoraj posądziłaś mnie o uprowadzenie Amandy. Powiedziałem, że to nie ja i nie uwierzyłaś mi. Zrobił to mój ojciec. Jak to? Ojciec przetrzymuje ją w stajni w majątku. Naprawdę? To zasadzka na Korachę. Amanda została porwana. Pochwalasz ojca? Ty też chcesz złowić Korachę? A ty? Ty nie? Zabił twego ojca. A może nadal masz wątpliwości? Jesteś taki sam jak ojciec. Nie mogę w to uwierzyć. Nie jestem. Chcę tylko złapać mordercę twego ojca. Puść mnie. Jak myślisz, ile potrzebuje czasu, żeby ostrzec Korachę przed zasadzką? Jestem po twojej stronie, Horacio. Pomimo tego, że zdarzyło się wczoraj coś, czego nie powinnam była być świadkiem. Pójdzie na plac? Bardziej prawdopodobne, że to on przyjdzie tutaj. Tak jak mawiał Lareta, Korachę jest wśród nas. Słyszy nas, widzi i rozmawia z nami. Zobaczysz, że przyjdzie do niej. Skąd ta pewność? Możesz ukryć się w moim pokoju. Witaj, kochanie. Właśnie do ciebie wychodziłem. Nic nie wiesz o noże? Był tu Ponce, wiem. To straszne, co jej zrobili. Twój ojciec to potwór. Potwór. Spokojnie, przecież wiemy, jaki jest. Jak to spokojnie? Mówisz, jakbyś nie miał serca. Też mi jej szkoda, ale nie mogę zapomnieć, że chciała zabić i mnie, i ciebie. Jest chora i potrzebuje teraz pomocy, nie kary. A choroby umysłowej nabawiła się również dzięki nam. Nic z tym nie mamy wspólnego. Sama się na nią skazała. Kiedy to zrozumiesz? A ty kiedy zrozumiesz, że to moja siostra? Nie mogę udawać, że nic mnie nie obchodzi. Nory nie obchodzi to, że jesteś jej siostrą. Myślę, że odkąd się o tym dowiedziała, jeszcze bardziej cię nienawidzi. Nie pójdziesz ze mną do szpitala? Nie. Proszę cię. Muszę ją zobaczyć. Muszę z ojcem porozmawiać. Ile razy mam ci powtarzać, Pipo, żebyś pukał? A ile razy ja powtarzałem, żeby opiekował się ojciec z mamą? Mama się odnajdzie. Kiedy? Kiedy? Odnajdzie się, nie wiem kiedy, ale odnajdzie. Porwano ją i nikt nie zadzwonił w sprawie okupu, a ojciec mówi, że się odnajdzie, odnajdzie. Skąd ojciec wie? Wiem, że się odnajdzie. Chcę, żeby oddali mi mamę. Mama jest cała i zdrowa, wiem to. Niech mi oddadzą mamę. Mama jest cała i zdrowa, naprawdę. Skąd to ojciec wie? Wiem już. Ona się odnajdzie, uspokój się. Daj mi słowo honoru, ojcze, że się odnajdzie.
Uspokój się i wracaj do żony. Pozwól mi działać, a obiecuję, że mama znów będzie z wami. Cała i zdrowa. Yo te prometo que tu mamá va a estar con vos y va a estar bien. Me da su palabra. Słowo? Obiecałem ci, Pipo. Oby te ręce sprowadziły mamę do domu. Traigan a mi madre a mi casa. Permiso, padre. Te doy mi palabra. Masz moje słowo honoru, Pipo. Długo jeszcze nie będziesz ze mną rozmawiała? Rób, co chcesz, ale tym razem nie zmienię zdania. Ksiądz musi odejść. To ty powinnaś odejść. Ojciec Juan uratował nas wszystkich, łącznie z tobą. I nie mówię o cudach. Pojechał aż do Poso de las Almas po antybiotyki. Czyż nie? Tak, ale to nie oznacza, że nie jest niezrównoważony. Powinnaś błagać Boga o wybaczenie, bo ojciec Juan jest święty. Gdzie się podziewałaś? Nie było ci 2 godziny. Poszłam jeszcze do apteki. Nieważne, co z ojcem Juanem? Dowiedziałam się o czymś, co cię uszczęśliwi. Nie bądź taka tajemnicza. Mama dzwoniła wczoraj do kurii, ale faktycznie nie rozmawiała z prałatem. A z kim? Z kościelnym. Mercedes połączyła ją z zakrystią, żeby chronić ojca Juana. To nie jestem jedyną, którego strzeże. Nie myśl o niczym zdrożnym. Mercedes jest mu jak siostra. Ale nie jest siostrą. Idź już, jesteś jak moja mama. Nie chcesz, żebym była szczęśliwa. Proszę, nie mów tak. Zejdź mi z oczu i nie wchodź do mojego pokoju, bo ukrywa się w nim Horacio. Potrzebna mi twoja pomoc. Amanda, wiem. To zasadzka na ciebie. Trzymają ją w stajni w majątku. W majątku Costy. Jesteś dobrze poinformowana. Wolałem za rywala księdza. Horacio jest... Masz to, co przyszedłeś, a teraz idź sobie. To Ana. Nie, to Horacio. Wydałaś mnie. Tak? Wydałaś mnie, Klaro. Nie. Nie, nie. Dlaczego? Nie, coraje. Czego chcesz? Powiedziałaś mu, gdzie jest Amanda? Tak. Wydałaś go? Tak. Właśnie tego chciałeś. Nie tego chciałeś? Oczywiście, że tak. Dlatego mi powiedziałeś. Za kogo mnie uważasz? Za głupią? Setki razy powtarzałam ci, żebyś mną nie manipulował. Idź już. Mylisz się. Boże, wydałam go, głupia. Co robicie? Amanda jest w majątku Costów. Jedziemy po nią. Kto wam powiedział? Clara. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze ma się Costa, czekając na was z całym plutonem. Tak, ze śmiałkiem Horacio, zostańcie. Nie docenisz go. Proszę, nie idźcie tam, Amanda musi być w to zamieszana. To osoba, która wiele dla nas zrobiła, nie możemy jej zostawić. A si? Przebierz się.
Ja nie idę. Przebierz się. Nie idę. Musisz ją tak traktować? Jak? Tak, Amanda jest dla ciebie ważniejsza niż my. Nie, to kobieta, w której ciele jest kula z moim imieniem. Muszę ją odnaleźć. Musimy bardzo szczegółowo obmyśleć, jak zabawimy się z ludźmi Kosty. Cześć, Pipulino. Coś już wiadomo? Nic, masz. Co mi przyniosłaś? Herbatniczki na matę. Bardzo ci dziękuję. Nie martw się tak bardzo. Trzeba się pomodlić. Do Madonny i Tati z Lourdes. Modlę się do wszystkich. Rozmawiałem nawet z Bozią, ale on chyba nie wie, co się dzieje. Co robisz w stroju mamy? Chciałam zobaczyć, jak wyglądam. I jest doskonale, prawda? Jeśli mama się dowie, zrobi straszną awanturę. Jeśli potrzebna ci sukienka, poproś mnie, a ja z przyjemnością ci kupię. Isabel, przynieś 3 herbaty. Szybko. Zrób, o co pani prosiła. Okropność. Służba nie jest już taka jak kiedyś. Proszę opowiedzieć, co dzieje się pod sobą, Messino. Przestaniesz mi mówić na ty, nie ma? To już zupełnie inna nie ma. Proszę cię, Pipo, przestań się puszyć i nastaw wodę na matę, bo przyniosłam herbatniczki. Pani wybaczy, ale nie mogę pić maty ani jadać tych rzeczy. Muszę zmienić podniebienie. Przestań się wygłupiać. A propos zmian, chciałabym prosić, żeby nie przychodziła tu pani więcej, bo nie jest mile widziane, aby taka kobieta... Chwileczkę! Posłuchaj ty, terminatorko cymbała, podnieś tyłek i ruszaj robić matę, mocną, jak Bóg przykazał. Pipo, żaden Pipo, bo dam ci takiego kopa w tyłek, że się na nim... Moja podeszła odbije. Uważaj na nią i trzymaj krótko, bo najgorsza jest wesz, która ożyła. Nie złość się na mnie, Messino, przepraszam. Teraz najważniejsza jest dla mnie mama. Odnajdzie się. Jeśli umrze, ja też umrę. Na pewno. Nie jesteś zbyt ważna dla syna. Spóźnia się. Jesteś zbrodniarzem. Zachowaj energię na ukrzyżowanie, Amanda. Nadeszła chwila. Chcę z tobą porozmawiać. Słucham? Dowiedziałam się, co zrobiłaś do ojca Juana. Mówię o telefonie do kurii. Ja nie mam ci tego za złe. Odwrotnie, jestem ci wdzięczna. Uspokoiło to mamę, która nie rozumie ojca Juana. Właściwie nikt go nie rozumie, a to szczególna osoba. Samotna. My, którego kochamy, musimy działać razem, by chronić go od takich ludzi jak moja matka. Jesteś w błędzie, Anna. Postąpiłam tak, bo to niesprawiedliwe, by z winy twojej i twojej siostry ojciec Juan miał zniszczoną karierę. Skoro go tak bardzo kochasz, proszę cię, nie zbliżaj się więcej do niego. Przepraszam. Zdaje się, że Marcia miała rację. Puść mnie, proszę, nie rób mu krzywdy. Proszę cię na wszystko, nie krzywdź go. Wypełnię jego przeznaczenie. Błagam cię, nie. Powinnaś być szczęśliwa, to najważniejszy człowiek na ziemi. Porozmawiam z nim, a on przekaże swoją moc i podda się śmierci. Coraje. Jestem nieuzbrojony.
Nic ci nie zrobię. Chcę tylko porozmawiać. Nie, Horacio, nie. Co zrobiłeś, głupcze? Nie tak miało być. Pielgrzymie. Jeszcze raz? Na Boga, nie zniosę tego. To ty? Tak, wychodzimy. Przyszłaś mnie wydać? Pośpiesz się. Zabierz ją. Co ty tu robisz? Po raz kolejny nas oszukał, a ty chciałeś darować mu życie. Nie możemy zabić go w ten sposób, to pielgrzym. Kiedy to wreszcie zrozumie? Jest tam. Co się stało? Zobaczyli cię? To ja, Nena, słyszysz mnie? Jak mogliśmy doprowadzić ją do takiego stanu? Przestań się obwiniać, to zasługa mego ojca. Co ona robi? Chyba chce coś napisać. Kocham cię. Sí, adelante. Proszę. ¿Qué pasa, Darío? O co chodzi, Darío? Tengo que hablar con... Muszę z tobą porozmawiać. Ahora no puedo. Teraz nie mogę. Prosiłeś mnie o pomoc i obiecałem ci jej udzielić, ale nie tak. O czym mówisz? Chciałaś, byśmy się zaręczyli. Tak. To o co chodzi z księdzem? Wytłumacz mi, bo niczego nie rozumiem. Nie ma tu nic do tłumaczenia. To, co łączy mnie z księdzem, nie dotyczy ciebie. Jestem twoim narzeczonym i nie dotyczy mnie? Nie rozumiesz, że nie możesz być z innym mężczyzną? Rozumiem, Ano, że ksiądz zamącił ci w głowie, ale musisz przestać się z nim widywać. Nie martw się. Moja mama już doniosła na niego w kurii i wkrótce zostanie przeniesiony. Co znowu? Kłamiesz. Czemu mnie okłamujesz? Wszystko słyszałem. Mama nie rozmawiała z Julio. Słyszałem, jak rozmawiałaś z Mecią. Nikt nie pokocha cię tak, jak ja, Ano. Poświęciłem się dla ciebie. Jestem tu. Ale musisz przestać go widywać. Nie będę cierpiał przez księdza i natychmiast powiem o wszystkim mamie. Nie rób tego. Proś mnie, o co chcesz, ale nie rób tego. O co chcę? Wyjdź za mnie. Po co przyszłaś?
Po co? Żeby mnie ratować? Po co przyszłaś? Musiałaś wybierać między Horacją i mną. Nie wybrałam ciebie, tak jak ty mnie. Przyszłam, bo nikt nie powinien umierać. Co on robi? Co się dzieje? Benzyna. Spali nas żywcem. Opracowanie wersji polskiej, Studio Kompany Warszawa, tekst Teresa Włodarczyk czytał z...